No, siemka wszystkim, z tej strony Jakub, a tutaj nadszedł wieczór 20 dnia mojej rozgrywki w Amagami, czyli tak, ten symulator randkowy. No dobra, w sumie mogę wam przy okazji jeszcze zdradzić, że u mnie też jest dosyć późna wieczorna godzina, gdyż gdy odpaliłem nagranie, jest godzina 21:32 i tak samo jak tacimanie mi też powoli zaczyna się chcieć ziewać i spać. No ale dobra, odcineczek dzisiaj nagram. Będę mógł już się niczym nie za bardzo przejmować, no bo, no nie oszukujmy się, dzięki temu, że Watanagashi jest po polsku, to dużo rzeczy ułatwia. Ale dobra, przechodzimy teraz do kolejnego dnia, czyli do meritum odcineczka i zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Aha! Jeszcze mogę wam powiedzieć tak w sprawach o organizacyjnych, że planowałem ten odcinek zrobić takim ostatnim odcinkiem drugiego sezonu, w cudzysłowie, że wiecie, tak jak w poprzednim razie, zakończyć to na perspektywie Ayatsushi-san, tak samo jak to było w poprzednim sezonie, no, wtedy jak była perspektywa Ayatsushi-san z Nanasaki, ale ten tak potem chyba będzie za dużo, potem trwał odcinek. Więc dla urozmaiczenia i trochę związanych z sprawami techniczno-czasowymi zrobimy tak, że dopiero w kolejnym epizodzie zaczniemy od tej perspektywy Ayatsushi-san i tak zaczniemy trzeci sezon. Zakończyliśmy pierwszy sezon tak, tą perspektywą i zakończymy i zaczniemy trzeci taką perspektywą. No dobra, więc trzecia już wolna niedziela tego, Tachibany. No dobra, jedziemy wydarzenie. Zobaczymy, co tym razem postanowi nasz główny bohater zrobić ze swoją wolną niedzielą. Co powinnam, że pierwszą sobie przechulaliśmy na czytaniu mangi, drugą nasz główny protagonista postanowił wziąć się za siebie i troszeczkę wzmocnić się intelektualnie, czyli podszkolić się w nauce, a tutaj zobaczmy, co tam w tego jego główce, jaki narodził się plan. No dobrze. Spędzenie świąt z dziewczyną, którą lubię. Widzę, że ten temat ciągle siedzi w głowie Tachibany. W tym celu muszę zwiększyć mój urok osobisty. Co za utrapienie. No. Znaczy, nie. Nie mogę tak myśleć. Muszę... Dzisiaj również muszę ciężko popracować. No dobra, skupmy się dzisiaj na tym, żeby stać się jak najbardziej stylowym i w tym celu udam się na zakupy. W końcu taki uczciwy wysiłek jest cenną rzeczą. No dobra, bez ceregieli. Przypuszczam, że powinienem udać się teraz do sklepu i kupić sobie jakieś nowe buty. No dobra, pora zobaczyć, jak sobie poradzi z Junci z planem być bardziej stylowym. No dobrze, i co ja powinienem zrobić? Spokojnie, dać sobie czas na wybór, a druga opcja to zapytać, pomoc sklepową, obsługę. Ekspedientkę, no właśnie. Spróbuję zapytać ekspedientkę w sklepie. Przepraszam bardzo. Czy masz może minutkę czasu? Tak, co mogę dla ciebie zrobić? Cóż, rozglądałem się za jakimiś wygodnymi butami. Rozumiem. A może... Co sądzisz o tych tutaj? Ach, wydają się być dosyć wygodne. Tak. I ostatnio zyskały na popularności.
O! Mamy Kaoru. Ach! To łatwe w noszeniu oraz cena jest dosyć sprawiedliwa. Czy będzie w porządku, jeżeli przymierzę je? Ale co ci widzicie? No, Kaoru jest stylowa. No w sumie, jakby nie patrzeć, z nią jest najwięcej tematu z modowych, w sensie Tachibana, on u niej najwięcej można zapunktować, jak sobie właśnie te kwestie poruszymy z nią. I chyba lubi też trochę poplotkować i ten, ale no wiecie, dobra zabawa i moda. No jakby nie patrzeć, ma najbardziej stylową fryzurę ze wszystkich. Perfekcyjnie pasują. Pasują, co nie? Tak, masz rację. No to w takim razie proszę, zabiorę je, wezmę je. Tak, dziękujemy bardzo za zakup. No dobra, dzisiejsze zakupy okazały się dużym sukcesem. I tak właśnie wyglądała moja historia nabycia nowych butów. Zakupy były całkiem udane, ale moje kieszonkowe jest teraz w opłakanym stanie. No dobra. No ale no, jak chce się wyglądać, a nie ma się bogatego spadku, rodziców, wujka, jakiegoś innego sposobu na to, no to trzeba... No nikt nie powiedział, że bycie pięknym jest takie łatwe, Tachibana. Ale zapunktowaliśmy trochę przez przypadek u Kaoru. Ej, Nini, czy to możliwe, że zyskasz jakąś dziewczynę? Jakoś ostatnio wydawałeś się bardziej energiczny. Podejrzany! Jakby tak ogólnie, jak ogrywałem to sam, tak nie zwróciłem uwagi, ale jak teraz to nagrywam, ogólnie nie, sobie ten gameplay, to odniosłem wrażenie, albo nie, zauważyłem to, że mimika twarzy tych postaci, tych bohaterek jest kurwa bardzo dobra ogólnie, nie? Tak jest potem, mówię, że wcześniej nie zwracałem uwagi, ale jakby w innych grach mimika postaci była taka dobra, w sensie nie, że to jest jakieś spektakularne, ale na przykład te ich uśmieszki, te takie spojrzenie, wiecie, i takie inne, nie? To one bardzo dużo dają. Teraz rozmowa na dachu z Tsukasą. Znaczy, możemy wybrać sobie inne, ale no... Wybierzemy rozmowę na dachu. Ogólnie teraz ten odcinek taki będzie trochę jeszcze pogadankowy. I jak mówiłem, chciałem go zakończyć tą perspektywą. Ayatsushi-san. Bo chciałem, żeby w tym odcinku były... takie jeszcze dwie pogaduchy, żeby wam pokazać inne wersje tych ataków, wiecie, tej specjalnej akcji, że w czasie normalnego dnia i wieczorem, jak Tachibana gdzieś ją zabiera, no w teorii mogłem się uwziąć jeszcze, nie wiem, zrobić tak, że od trzeciego tygodnia zrobić jeszcze te pogaduchy na szybko, żeby pokazać trzecią reakcję, którą zazwyczaj główna bohaterka już zbywa naszego Herosa, choć są wyjątki, zwłaszcza przy wracaniu do domu z Nanasaki oraz zapomniałem znowu imiona. Nanasą cycacą bogatą, brązowo-włosą piękność. Zapomniałem znowu. Sae. No dobra, ale dobra. Przechodzimy teraz do rozmowy. Tachibana-kun, świetne wyczucie czasu. Aha, i teraz dialogi będą się powtarzać ogólnie, nie? Więc tylko teraz za pierwszym razem przeczytam, a przy kolejnej jak będzie kolejna pogaducha, to sobie darujemy. W ogóle to już jest ta sama gadka szmatka jak poprzednio, no ale dobra, już sobie przeczytajmy to. Ach, a ja Ayatsushi-san. Załatwiłam sobie odrobinę wolnego czasu. Więc jeżeli nie miałbyś nic przeciwko, to może utniemy sobie jakąś małą pogawędkę. Co powinienem z tym zrobić? Zgadzamy się? Pewnie! Czemu nie? Dobra odpowiedź. No dobra, więc zajmie ci trochę czasu. No i tutaj widzicie, że jedyną poprawną odpowiedzią jest teraz ćwiczenia.
Ostatnio zawstydziliśmy pogaduchom o programach telewizyjnych w hotelach. Co są w hotelach. A co sądzisz o chłopakach, którzy są dobrzy w sportach? Wydają się być w porządku. Ludzie, którzy ciężko pracują i wytykają sobie różne rzeczy, są wspaniali. Pewnie każda normalna osoba mogłaby tak pomyśleć. W każdym bądź razie, ja raczej niespecjalnie przepadam za tymi naturalsami. Czyli jakby Tachibana zrobił sobie klatę mięśnie i wszystko to by... No pewnie nie można powiedzieć, żeby Aya Tsushi-san nie zerknęła na niego lepiej, no ale za dużo punktów by tego nie było. No nie zyskał u niej by za dużej sympatii. No ale pewnie by korzystała z tego, że jej chłopak dobrze wygląda. Rozumiem. Myślę, że większy urok mają ludzie, którzy zanurzają się w sporcie i aktywnie się rozwijają. A, rozumiem. Taki jest swój punkt widzenia. Czyli Aya Tsushi-san bardziej ceni sportowców niż tych, co chodzą na siłownię. No to dobra, ploteczki. Hej, Tachibana-kun! Jesteś całkiem interesującą osobą, co nie? He? Sądzę, że takich ludzi jak ty ciężko znaleźć. Tak sądzisz? Ale Aya Tsushi-san... Ale ty sama jesteś... Ej! Nie mówimy teraz o mnie. Tak, tak. Hehe. Jakiś ty zabawny. No dobra, tutaj też widzicie, że mamy akcję, czyli pora na zabójcę spojrzenie naszego głównego bohatera. Okej. Rzućmy zabójcze spojrzenie Aya Tsushi-san i ożywmy trochę ten nastrój. Aya Tsushi-san! W gap! Dlaczego zacząłeś się tak nagle gapić? E? Co masz na myśli? Och! To nie była wcale taka zła reakcja! Ale podobało się jej. Tachibana-kun? Dlaczego się tak zachowywałeś? Czuję się zażenowana przez to i będę się zbierała. O, Aya Tsushi-san. Uciekła. Wygląda na to, że niegrzeczne tematy nie mają u niej sensu. Znaczy, ja wiem, że w poprzednim tym identycznym dialogu, bo tak mniej więcej tak samo się skończyło, poprzednia rozmowa z nią, ta pogaducha, co się, wiecie, zestresowała i uciekła, bo Tachibana zaczął sprośny temat, ale pomyślałem, że go trochę zmodyfikujemy tą rozmowę, żeby pasowało do wygłupów, a nie tak jak wtedy do tych zboczonych tematów. No dobra, zobaczymy teraz. Zwykle nagłe wydarzenia są dosyć urozmaicające, więc zobaczymy, o czym tym razem będzie rozmawiał Tachibana. Ostatnio został detektywem, przypominam. Idioto, powiedziałem ci, żebyś się uspokoił. Przepraszam, ale nawet jeżeli pytasz mnie, jak zdobyć u dziewczyny, żeby była ci coś winna, to szczerze nie mam pojęcia, co miałbym ci powiedzieć. Mówisz tak, ale jestem przekonany, że masz w tym jakieś doświadczenie, prawda? Nie tylko w byciu razem, ale również w sprawianiu... Sprawianiu, żeby zrobiła coś dla ciebie. O! Totalnie! Coś takiego na przykład jak pieszczoty lub deptanie po tobie. O! Więc jesteśmy na tym... No, gra zakłada, że jesteśmy na tym etapie, że już z jakąś dziewczyną nas bohater flirtuje. No i otoczenie to zauważyło. No i jak mówiłem, jest nawet... Jeżeli uruchomi się ta... ukryta ścieżka ze stalkerką, albo coś coś jeszcze innego musi jakiś punkt załączyć, się spełnić jakiś warunek, to nawet będzie wątek, że Aya Tsushi-san dołączy się inna ta konkurentka, co jest zakochana w Tachibanie. No i Aya Tsushi-san przy wszystkich obecnych, co teraz rozmawia, powie, że gówno ją to obchodzi, ona w ogóle kocha Tachibanę i się w ogóle nie wtrącaj, bo to nie twoja sprawa. O!
Deptanie po tobie? Co? Znaczy... To, co mam na myśli, że nie do końca rozumiem tych kwestii, no wiesz, wchodzenia po kolejnych stopniach dorosłości. No rozumiesz, o co mi chodzi. Rozumiem. Wchodzenie po kolejnych stopniach dorosłości. Cóż, to może trochę za wcześnie dla nas, aby o tym rozmawiać. Przypuszczam, że masz rację. Więc, wracając do głównego tematu. Tachibano. Czy jest... Co takiego byś chciał, żeby dziewczyna zrobiła dla ciebie? Mamy tak, żeby mnie wyleczyła, oczarowała mnie lub posnęcała się nade mną. Więc nie muszę mówić, która opcja pasuje do Tachibany i Ayatsuchi-san. Naprawdę to bym chciał, żeby się nade mną poznęcała. Co wam nie pasuje? Tachibana, od kiedy ty... Czy to możliwe? Zanim się zorientowaliśmy, już wszedłeś po schodach dorosłości. Nie, to nie tak! Niczego nie zrozumieliście. To, co ja miałem na myśli, to... Jeśli chodzi o znęcanie się, to o znęcanie werbalne. Chodziło mi o to, że chciałbym być w związku, w którym moglibyśmy się otwarcie w ten sposób komunikować. Nawet... Ale wiesz... Takie toksyczne relacje są złe, co nie? W sumie masz rację. Och, wygląda na to, że nadszedła już pora. Lepiej będzie, jak wrócimy do klasy, co nie? Tak. Kurwa, już mam 17 minut. Połowa kartki. Dobra, teraz na wymuszone... czekamy na wymuszone wydarzenie. Mówiłem, że to będzie dużo czasu leciało. Masakra. Z tego, co słyszałem, dzisiaj jest ten jedyny dzień, w którym ta ograniczono-czasowa maszyna do gier jest dostępna. No dobra, sprawdźmy, o co chodzi i dajmy z siebie wszystko. E? O! Czy tam przy maszynie to przypadkiem nie Nanasaki? Wygląda na całkiem wkurzoną. Zastanawiam się, kim jest ten dzieciak obok niej. Może powinienem się przywitać? Hej, Nanasaki! Faktycznie jest jakiś dzieciak? Och, Tachibana, senpai. Coś nie tak? Wygląda na troszeczkę wkurzoną. Tak, przyłapałem tego dzieciaka na gorącym uczynku. He? Co masz na myśli, mówiąc gorącym ucinku? Och, no właśnie. Ten tutaj to mój młodszy braciszek. Ach, rozumiem, haha. Twój brat? Senpai, to wcale nie jest zabawne. Spierdzieli. Uciek. Ach, Iku. Wygląda na to, że ma naprawdę cię... Że naprawdę nie ma łatwo. Igo za szmaty. Z powrotem. Gówniarz. Dlaczego uciekłeś? No, spokojnie, Nanasaki. Cicho bądź. Proszę, cicho bądź, senpai. To poważna sprawa. Okej? Okay. Punkt dla Nanasaki. Co się, kurwa, wtrącasz? Powiem od ciebie, że też kiedyś dostałem taką zrąbkę, więc... Co się wtrącasz? Iku! Ale nie chodzi mi o to, że spieprzyłem, bo tym akurat się nie przejmowałem, jak moi rodzice mnie o to wyzywali. Tylko chodzi o to, że ktoś mi kiedyś powiedział, że mam się nie wtrącać i mam być cicho, bo to nie moja sprawa. No. Iku, możesz się bawić i grać na tych wszystkich maszynach, na każdej, której tylko chcesz, ale proszę, nie bądź utrapieniem dla innych ludzi. I daruj sobie te szczenięce oczy. Chodzi o te takie, co na przykład kot w butach robił, nie? To takie, wiecie, te takie oczy kota albo psa, jak coś zrobił, nie? To takie... Jeśli będziesz się nadal tak zachowywać, pójdziemy zapytać się menadżera, żeby dał ci zakaz na granie w tym salonie arcade. Rozumiesz? Hej, Nanasaki, a tak w ogóle co się wydarzyło? To trochę żenujące, ale... Ale robił figle innym bywalcom salonu. Ach, więc takie buty? Zgadza się.
To wyglądało trochę tak, jakbyś była jego mamą. Tak, no cóż. Senpai, do zobaczenia. He? No cóż, muszę wziąć Iku do domu i porządnie go tam zbeszczać. Ach, rozumiem. Przepraszam, ale ja już będę się zbierała. Tak, tak, do zobaczenia. Ho, 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 ktoś sobie przejebał. O, wygląda na to, że ma naprawdę ciężko. Użeranie się z problematycznym bratem musi przeszkadzać jej w... albo utrudniać jej w czerpaniu przyjemności z jej życia szkolnego ze szkoły średniej. Bo w sumie nie wiem, czy on chodzi do liceum, czy chodzą do technikum, czy... do zawodowy na pewno nie. Ale... No wiecie, o co chodzi. No dobra, i kolejny wspaniały dzień mamy za sobą. Znowu mamy wieczór. Dzień 22 za nami. Jedziemy z koksem na Nosaki. Powiedzonka taty Tachibany, darujmy sobie. No dobra, jedziemy z kolejnym dniem. Bie. I jakbyśmy mieli teraz dobrze rozegrane relacje z Nanasaki, to by tam nam się, widzieliście, odblokowało momentów na pogaduchy i inne eventy. No ale nie mamy. No dobra, to wracamy do pogaduch. O, w ogóle wam teraz pokażę, jak wygląda sytuacja, w której mamy już wszystkie wszystkie tematy obgadane. To wam pokażę przykład, jak to działa. Tu mamy tą samą rozmowę, co wtedy. Sobie darujemy. I teraz patrzcie. Tam jedną jej gadkę przetłumaczę, żebyście mieli ogólny obraz na sytuację. Czekajcie. Dobrze jest od czasu do czasu poruszyć ten temat. Hej, Atsushi-san! He? Jeżeli chodzi o to, o czym gadaliśmy jakiś czas temu, a dokładnie Tachibana powiedział, to było jakiś czas temu, ale... Ale dobra. Wesoła twórczość polskich tłumaczy, pamiętajcie. Hej, Tachibana-ku, dlaczego twoje rozmowy ze mną są takie zabawne? E? W sumie nie wiem, co powiedzieć. Nawet nie zdałeś sobie z tego sprawy. Bo nigdy wcześniej nikt mi nie powiedział, że moje gadki szmatki są takie interesujące. A, rozumiem. No cóż, ja sądzę, że są interesujące, że są zabawne. No i patrzcie, i znowu będzie sytuacja, mamy wszystkie tematy wypełnione. Znowu będzie tego typu, nie? Że... No, że znowu jest temat, że wracałem do poprzedniego rozmowu, a Yatsushi-san w swoim stylu go chwali, że mówi, że nie spodziewałaby się, że Tachibana jest taki zabawny albo interesujący sposób umie rozmawiać. I znowu będzie to, widzicie? Ja na przykład, jak przechodziłem tą grę, wiecie, już było to po angielsku, to miałem dziwne wrażenie, że ona sobie jaja zrobi, nie? Że tak trochę ironicznie to gada, czy tam, nie pamiętam, czy ironia, czy sarkazm, czy od czego jest, ale wiecie, że tak, no fajnie, nie? Ale no możliwe, że ja po prostu źle do tego podchodzę. No dobra, teraz odblokujemy ostatni temat w czwartej turze, czyli ploteczki. W naszej szkole jest naprawdę sporo dobrych nauczycieli, nie sądzisz? Tak, prawda. Dzięki nim naprawdę byłam w stanie dobrze się bawić w wielu aspektach. Nie chcę powiedzieć, że... No i teraz przeprowadzamy atak, czyli Tachibana będzie próbował znowu uzyskać Całusa od naszej
od naszej, od swojej w sumie w pewnym sensie dziewczyny, chociaż nie wiadomo jeszcze, bo nie było oficjalnie, ale oni chyba oficjalnie się nie pytają. Nie ma pomiędzy nimi kwestii, że ej, może będziemy chodzić razem. Jakoś tak naturalnie u nich to wyszło. Kaoru i Sae, u nich jest na pewno kwestia, że przy Kaoru to ona już... Kaoru jest tego typu dziewczyny, że ona nie powiedziała otwarcie, że hej, będziemy chodzić, ale wymusiła gadaniem na Tachibane, no zrób coś, nasza relacja nie może tak wyglądać, że skończyli jako para. A Sae po prostu oficjalnie mu się zapytała, czy chce być z nim w związku. Wysłała mu list miłosny, wiecie, taki typowo jak jest w anime. No, no. Sae jest najbardziej odważna z ich wszystkich. Nakate, o, Nakate Sae. Hej, a Yatsushi-san? Ja... Nie ma mowy, ale ja nawet jeszcze niczego nie powiedziałem. Och, mogę powiedzieć, że chodzi ci na pewno o to, co wydarzyło się jakiś czas temu, nie? Co nie? E? Chcesz innego całusa, prawda? E? Byłeś szczęśliwy, co nie? Jesteś niczym otwarta książka. Ona jeszcze tam dodała baka, czyli kretynie, ale autor chyba z angielskiego sobie darował to. Więc to tak. Tak. Tamten poprzedni był interesujący, ponieważ wzięłam cię z zaskoczenia. No to... więc pomyślałeś sobie, że tym razem też ci się uda. I taki miałeś plan, co nie? Nie jest dobrze, ona całkowicie mnie przejrzała. Tak, masz mnie. A, jaka szkoda. Czyli jeszcze była szansa. Mógł ją jeszcze wziąć z zaskoczenia jakoś. Mógł Tachibana teraz wyjść i udać całusą w pulik. No ale no. Ale... ale już niedługo będziesz mógł mieć kolejną szansę na to. He? Chcesz powiedzieć? No to do zobaczenia. Och, a Yatsushi-san, poczekaj. Wcale nie mam zamiaru czekać. Czy naprawdę będę miał jeszcze szansę? Jak tak powiedziała, to raczej tak, nie? No i patrzcie. Ujejejeju. No, jest 27 minut, ale dobra, już dokończymy ten dzień. Teraz spędzimy jeszcze wieczór z... A Yatsushi-san? Tak, wieczór. I wieczór mam napisane, że na dachu, nie? Nie, za szkołą. Że będzie pogaducha za szkołą. No dobra. Za szkołą było tu. No tam z tyłu gdzieś tam. To by nazywałem to za szkołą. No dobra, i teraz w sumie będzie ten sama gadka szmatka. Tu znowu będzie nas chwaliła, że jesteśmy hehehehe, jak się wspaniale, że ona się nie spodziewała, że rozmowy z nami mogą być takie interesujące, zabawne, że w ogóle fum. No wiecie, o co chodzi. Więc teraz to przeklikamy. Jeb. No zobaczymy jeszcze, jak czwarta wygląda. Czy coś ciekawego mówi? Nie, to samo mówi. To zapętlone są trzy czy tam cztery kwestie i ciągle to samo, że ale nie spodziewałem się, że to takie fajne i tak dalej, i tak dalej. Dobra, a tak? Nie pamiętam, czy, bo to już wspomniałem na tym odcinku, że niektóre, nie wiem, czy wszystkie dziewczyny mają trzy różne wersje, na przykład wracają do domu, bo potem się powtarzają, nie? Kwestie, że na przykład jest tylko, że idziemy razem do domu, tak, tak, i tam jest krótka gadka, szmatka, dosłownie dwa, trzy zdania jest i tak właśnie wróciłem z, na przykład z Ayosu-san do domu. Właśnie dlatego powiedzmy, że po dwa razy zróbmy, bo na pewno potem, jak Tachibana będzie chciał z kolejnego całusa w czasie zajęć, tam wiecie, na którejś tam przerwie, to ona po prostu albo się zmyje, albo powie nie i będzie koniec tej rozmowy. A Yatsushi-san, chciałabyś wrócić razem do domu? Co ja powinnam zrobić? Proszę, powiedz okej, okay, proszę. Pewnie, czemu nie? Taka prostolinność, jestem zazdrosna. Ha, czyżby mi się wymknęło? Prawdopodobnie. No cóż, no to się zbieramy, co nie? Okej. Okay.
A Yasushi-san, twój dom jest po drugiej stronie, prawda? Tak. Tak, 10 minut w tą stronę. Naprawdę bardzo niedaleko. Nie miałabym nic przeciwko, jeżeli trasa pomiędzy szkołą a moim domem byłaby troszeczkę dłuższa. Ale wtedy poranki byłyby bardziej uciążliwe. Ja i tak jestem rannym ptaszkiem. A, jestem zazdrosny. Wiesz, to wszystko i tak zależy od ciebie, czy chce ci się wstać, czy nie. Hahaha, prawdopodobnie tak. O, hej, Tachibana, spójrz tam. Powiadają, że... Mówili mi tam kiedyś, że znaleziono mnie pod mostem. Co? Tak rodzice mi mówili. To kłamstwo, prawda? Tak, kłamałam. A Yasushi-san, wiesz, naprawdę o takich sprawach nie powinnaś sobie żartować. Tam Tachibana jest taki naprawdę prostolinny. Trochę przydałoby mu się... No, ze trzy nic mnie, ale takie wiecie, robienie sobie jaj z niektórych tematów. Naprawdę mi uwierzyłeś? Tak, Tachibana. Ale ty zdajesz sobie sprawę z tego, no wiesz, chcę powiedzieć, że ludzie, gdy są na ciebie źli, mogą takie rzeczy mówić. No niby tak, ale wciąż to naprawdę bolało. Wiesz o tym? Naprawdę? Ale nie o to chodzi w tej rozmowie. Dobra, dobra, słyszałam już cię. Nie będę już sobie tak żartować. Naprawdę? Prawdopodobnie. No dobra, mój dom jest w tą stronę. Będę się zbierała. A nie jest to przypadkiem pod tamtym mostem? Powiedziałaś, nie będzie z tego żartowała znowu. To naprawdę cię pasuje. A Yasushi-san? No do zobaczenia. Albo raczej powinno być takie głębokie westchnienie. Jak Bartosiak. Ale takie teasing to jest, gdybym to dobrze wytłumaczył, mam na końcu słowa. A, dokuczanie. Tego typu dokuczanie pomiędzy sobą wcale nie jest takie złe. O dziwo. Tak, czuję jakbym zbliżył się do Yasushi-san. Kurwa, te moje odcinki ostatnie są jakieś długie, nie? No i co, dalej miałbym zrobić to wydarzenie? Pewnie to zajęłoby z 5 minut, inna ich perspektywa. No ale już sobie to darujmy. Nini! Na twojej twarzy widać... Nie wiem, jak love truck, co to dosłownie, no ale chodzi o to, że po twarzy... Bracisku, po twojej twarzy widać, że się jesteś zakochany. Czy coś takiego, czy coś się wydarzyło? Love truck. No to raczej nie chodzi o miłosną ciężarówkę w dosłownym tłumaczeniu. Ale no pewnie chodzi o jakieś tam gen... No pomniałem. No, ale sens rozumiem. Wiecie co? Zapiszemy teraz na dwa razy. Tutaj, na 16. Mamy pewność, że się sejm nie rozjebie. To byłoby kurwa przykro. Wiecie co? I nie, nie tak na ostatnim, jak wtedy było. Tylko tu zrobimy. Żeby jakby co, żebym mógł jeszcze raz nagrać ten odcinek, żebym nie spierdolił tego na amen. No dobra, więc 10 minut. Odcineczek naprawdę długi, więc ostatnie 10 sekund. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję wam za poświęcony czas. I w przyszłym tygodniu wchodzimy w trzecią finałową fazę tej gry, więc nara.